to to, że to najmłodsza grupa żużlowców, jaka walczyła przy ulicy Brzegowej. Jak pokazali, nie liczy się wiek, a serce do walki. Walki, której nie zabrakło w czasie pierwszej rundy eliminacji indywidualnych mistrzostw Polski na torze przy ulicy Brzegowej. Zawodnicy stanowili kroju, walczyli i dostarczyli sporo emocji zgromadzonej publiczności. Tak, widać emocje dzieci, wyrażają je w sposób specyficzny dla siebie i ja dlatego bardzo lubię jeździć, oglądać w ogóle wszelkiego rodzaju zawody mini-żużlowe. W sobotę jedna z rund eliminacyjnych indywidualnych mistrzostw Polski w mini-żużlu odbyła się w Częstochowie przy ulicy Brzegowej. Ja osobiście podchodzę bardziej do tych zawodów w ogóle w mini żużlu jako takiego przeciąga dużego żużla i dla mnie nie liczą się tyle miejsca, które dany zawodnik zajmuje, ile po prostu, żeby ci te dzieciaki zdrowo cało objechały każde zawody i żeby tych zawodów było bardzo dużo, więc wszyscy ci, którzy byli, widzieli, że naprawdę super jazda, mimo że upał niesamowity, chłopcy dawali radę i myślę, że z części z nich będą na pewno następcy Leonów, Madsenów, Zmarzlików i innych. Turniej, jaki odbył się przy Brzegowej, to tylko element szkolenia, jakie prowadzi częstochowski włókniarz, który wykłada spore środki finansowe, bo wie, że to przyszłość biało-zielonych. Tutaj nie ukrywam, że jak gdyby klub ponosi bardzo duże koszty związane z funkcjonowaniem tego szkolenia, między innymi mini żużla. W zasadzie teraz treningi się odbywają codziennie pod okiem tutaj byłych zawodników Andrzeja Juczyńskiego i Bartka Święcika. Chłopcy są prowadzeni dzień w dzień. Widać te postępy. Ja wszystkich Państwa zapraszam, że przeważnie treningi są o godzinie 15 przy ulicy Brzegowej, więc można sobie podjechać, koniec Alei Pokoju, skręcamy w lewo i zobaczyć, jak to się odbywa. Być może ktoś z Państwa będzie chciał swoje dziecko zapisać, więc zapraszamy, można zobaczyć, jak to wygląda praktycznie codziennie o godzinie 15. Ktoś na mini żużlu tam trenuje, więc naprawdę jest to super przedsionek do 250 dużych i do 500. Nakłady na starań, by młodzi zawodnicy zdobywali coraz większe doświadczenie, a w konsekwencji byli przyszłości siłą biało-zielonych, nie brakuje. Jednak warto podkreślić, że wszystkie wydatki, jakie ponosi klub, są przemyślane. Jest to pewien schemat mamy, prawda? Jak gdyby to już klub rozwija się w tej płaszczyźnie cały czas. Mamy to już wypracowane i jeżeli chodzi o duże motocykle, czyli tu klasę 500, 250, wszelkie koszty pokrywa klub, ale w tej chwili jest troszeczkę różnica niż było jeszcze parę lat do tyłu. W tej chwili staramy się do klubu na ten duży żużel przyjmować tak naprawdę tylko młodych ludzi, którzy mają jakąś tam smykałkę do motocykla. Albo gdzieś pierwsze były kontakty z mini żużlem lub z crossem, prawda? I Sławomir Drabik tutaj takiego kandydata sadza na motocykl, widzi jak on się rusza na tym motocyklu, jakie ma preferencje, jakie po prostu dryg do tego i wtedy wspólnie tutaj orzekamy, czy taki ktoś może jeździć. Natomiast jeżeli chodzi o mini żużel, jeszcze niedawno praktycznie każdy mógł liczyć na pomoc klubów, sprzęci i tak dalej, natomiast urosło to troszeczkę do takiego niekontrolowanego naboru, powiedzmy sobie, nie zawsze młodych chłopców, którzy się do tego nadawali, prawda? Wiązało to za sobą bardzo wysokie koszty, a na przykład po miesiącu czy po dwóch ktoś sobie rezygnował, nie zdając sobie sprawy z tego, jakie klub poniósł koszty, tym bardziej, że my nie bierzemy żadnych opłat, żadnych miesięcznych, tak jak inne kluby, powiedzmy sobie w innych dyscyplinach w Częstochowie, nie bierzemy żadnych opłat miesięcznych za funkcjonowanie i za zapisy do klubu. Dlatego w tej chwili tak, pomagamy sprzętowo jak najbardziej młodym ludziom, którzy mają jakiś talent i też nie bardzo ich na to stać. Natomiast jeżeli ktoś chce dziecko zapisać i po prostu, żeby się bawiło w żużlowca, rodzice bardzo często też wspierają swoje dzieci. My dajemy obiekt, dajemy trenerów, dajemy polewaczki, traktory, ciągniki. To wszystko są bardzo duże koszty. Pokrywamy koszty przyjazdów na imprezy, na zawody, więc generuje to niesamowite koszty.